Kobieta ma ograniczony czas na podryw. Witam. Dzisiaj ci powiem o tym, że kobieta ma określony czas na znalezienie faceta. Bo pierwszą rzeczą jest coś takiego jak menopauza, czyli widzicie, kobieta gdzieś tam nie jest płodna całe swoje życie. Kolejna rzecz jest taka, że zazwyczaj faceci są wzrokowcami, czyli szukają zawsze najładniejszej gdzieś tam dziewczyny, najzdrowszej i tak dalej. No i teraz zobacz, jeśli kobieta przykładowo ma już te 30 lat, już ma zmarszczki i tak dalej, no to już faceci gdzieś tam krzywią się, no nie? Biust gdzieś tam też opada, celulit, no nie? Więc zobacz, no taka kobieta w porównaniu do takiej 18, 19, no to już jest naprawdę ogromna różnica, no nie? Naprawdę. Zazwyczaj widzicie, najbardziej atrakcyjniejsze, najwięcej, jakby to powiedzieć, kręci facetów się przy tych najmłodszych, no nie? No jak kobieta przykładowo fantastycznie wygląda, ma super ciało i ma te 18, 19 lat, gdzie już jest praktycznie w pełni dojrzała, no to nie jednemu gdzieś tam ślinka cieknie na widok takiej, no, dziewczyny, no nie? I teraz zobacz. Kobieta, no, w tym okresie zazwyczaj, no, najwięcej gdzieś tam, no, ma branie, ma największe branie. No i zobacz, z każdym przykładowo rokiem, z każdym gdzieś tam rokiem, no, jej atrakcyjność spada i przykładowo, no, wy może tego nie widzicie i tak dalej, no, bo nie jesteście kobietą, ale uwierzcie mi, że przykładowo, no, taka kobieta, ona odczuwa to, że ma jakieś, jakby to powiedzieć, swoje limit, maksymalny gdzieś tam poziom, który osiągnęła, gdzie przykładowo miała te 17 lat, no nie, była super atrakcyjna i wszyscy gdzieś tam ją zapraszali, wszyscy gdzieś tam wysyłali jej zaproszenia i tak dalej. I ona naprawdę widzi różnicę, gdy już przykładowo ma 30 lat i już gdzieś tam, no nie ma tych zaproszeń, już gdzieś tam mało kto ją zaprasza i tak dalej. I ona naprawdę to odczuwa, no nie? I naprawdę, jeśli przykładowo taka kobieta prowadzi aktywny i zdrowy tryb życia, no to może się gdzieś tam zachować jeszcze gdzieś tam do 30, że no będzie super, no nie? No ale zobaczcie, no taka dziewczyna atrakcyjna, jak od małego jest gdzieś tam zapraszana na imprezy i tak dalej, no to zaczyna pić, palić i tak dalej, no nie? No i zobaczcie, alkohol strasznie, ale to strasznie wyniszcza organizm, no nie? Fajki tak postarzają, że przykładowo jakbyś postawił dwie dziewczyny obok siebie w wieku przykładowo 30 lat i jedna by przykładowo paliła od tego 13 roku życia do 30, a druga by nigdy w życiu nie paliła i tak dalej, to zobaczyłbyś, że ta jedna to jest stara babcia już, no nie, cera po prostu już byś się za głowę złapał, już prawdopodobnie dużo by siwych włosów było, no nie, wychodziłoby u tej, a u tej drugiej widzisz, że wow, super się trzyma, no nie, jeszcze byś na pewno taką się gdzieś tam zainteresował, byś ją brał, no nie. I większość z was tego nie widzi, bo zobaczcie, kobieta sobie wrzuci to na tapety, może te zmarchy i tak dalej jeszcze, jakby to powiedzieć, zamalować, no nie? Kolejna rzecz jest taka, no włosy, no jak już ma gdzieś tam jakieś małe siwe włosy, kobieta co chwilę farbuje włosy, no nie? Cały czas, no nie, więc może naprawdę kobieta mieć 60 lat i nikt nie, i może tą swoją siwiznę zafarbować, no nie? O to chodzi, no ale widzisz, są pewne rzeczy, które już się nie ukryje, no nie? Czyli, no, na przykład zawsze ja powiem wam, wiecie, po czym widać na przykład, że kobieta, no, też już gdzieś tam się starzeje, że naprawdę dużo gdzieś tam w życiu przeżyła, fajki, alko i tak dalej, no, zawsze po rękach widać. Rękę zawsze widać, wyciąga na ręce wszystko, no nie? Że jest taka stara ręka, no nie? Naprawdę, to widać. Ta skóra gdzieś tam naprawdę, to zauważyłem, zawsze dlatego patrzę kobietom na dłonie, no nie? Dłonie bardzo, ale to bardzo dużo potrafią powiedzieć o tym, jak gdzieś tam żyje gdzieś tam dziewczyna. Bo zobacz, no
kobieta może rzucić sobie makijaż i tak dalej i nie widzisz, no nie, że już gdzieś tam, no jej cera jest taka już taka stara, bo jest przepita, no nie, i tak dalej. Faje, no też. Ale po dłoniach będzie naprawdę wszystko widać, no bo jeszcze gdzieś tam kobiety nie malują sobie gdzieś tam dłoni, gdzieś tam, ale na nich widać. Naprawdę, jak ktoś jest zdrowy, prowadzi aktywny tryb życia, to naprawdę po rękach bardzo dużo można zobaczyć, no nie? Po prostu to jest taki mój trik, który ja gdzieś tam zawsze spoglądam na dłonie, no nie? Naprawdę, jak na przykład dziewczyna pije, pali i tak dalej, no to uwierzcie mi, na dłoniach będzie to wszystko widać, no nie? Poza tym, jak dziewczyna pali faje, no to będzie miała gdzieś tam też żółte palce i tak dalej, no i więc naprawdę po dłoniach można naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo o kobiecie powiedzieć, no nie? Poza tym zobaczcie, no dziewczyna czasem na twarzy też może sobie jakieś naciągać te wszystkie botoksy i tak dalej, no ale na dłoniach będzie widać starą rękę, no nie? Naprawdę na dłonie, patrzcie na dłonie, tam się nic nie ukryje, no nie? No i teraz zobaczcie, no taka dziewczyna, mając już przykładowo 25 lat i już przykładowo, no jej najlepszy okres, no w życiu już tak naprawdę, no mija, no nie? No bo zobacz, nawet jeśli ona, zobacz, chodziła sobie na imprezy w wieku nastoletnim, no nie? No to na tych imprezach to głównie gdzieś tam, no jakie roczniki? No roczniki, no zbliżone do niej, no nie? No zazwyczaj na imprezy, no chodzi dużo, no takich młodych, no nie? Powiedzmy to sobie gdzieś tam, no szczerze, no nie, że zazwyczaj tam to się widzi na dużo nastolatków, studentów i tak dalej, no nie? No wiadomo, że trafią się jakieś trzydziechy i tak dalej, no ale no zazwyczaj no też imprezowanie to jest też do pewnego gdzieś tam czasu, no nie? No później na przykład, jak już taka dziewczyna no ma 30 lat, no to co, wejdzie do kluby taka trzydziecha i co, będą tam jakieś małolaty tańczyły, no nie, i tak dalej, wiecie o co chodzi, no zazwyczaj no wejdzie taka stara baba do klubu, no to tam będą takie już łebasy, 20, 25 i tak dalej, no nie, no to widzicie i, bo mniej więcej, no tam najwięcej zawsze jest takiej, no gimby, tak bym to nazwał, no nie? Naprawdę. I teraz zobacz, i taka dziewczyna, no nie? No później musisz też brać pod uwagę to, że dużo osób też ma swój okres w życiu, w którym szaleje i później gdzieś tam wchodzi w stałe relacje i ludzie już gdzieś tam, no mniej imprezują, bardziej już to przechodzi na takie bardziej domówki i tak dalej i no ludzie się gdzieś tam w pewnym wieku już zajmują życiem, praca, no nie? I tak dalej, no bo ileż można gdzieś tam imprezować tak i tak dalej, no każdemu gdzieś tam po pewnym czasie, no to przechodzi, ludzie dorastają i tak dalej, i tak samo jest z tą dziewczyną, więc zobacz, nawet jak taka dziewczyna już później jest starsza, no nie, dobija do 30, idzie gdzieś tam do klubu, no to już goście starsi, no to już będą pozajmowani, no albo to będzie też takie dziwne, no bo przyjdzie jakiś 35-letni gościu do klubu i jest sam, no nie, no ale to też, to co on przez całe życie robił, no nie, no i to są takie właśnie odpady, zaczynają się po prostu odpady, bo przyjdzie taki tatuś, który gdzieś tam rozwiódł się z żoną, jakieś dziecko tam już ma. Kobiety takie starsze to już też odpady, no nie? No i po prostu zaczyna, jakby to powiedzieć, no być ten sort naprawdę gorszej jakości, no nie? No bo mówię, no też imprezowanie, no to jest zawsze, jakby to powiedzieć, do pewnego gdzieś tam, no wieku. No niektórzy starają się całe życie być takimi, jak to się mówi, Piotrusiami, panami i tak dalej. No ale no to już później już tak dziwnie to wygląda w oczach dziewczyny, no nie? Bo przychodzi taki tatuś na imprezę, no nie? I zabiera się gdzieś tam za takie nastolatki. No to komicznie to wygląda zawsze, no nie? Poza tym, no to są inne wajby, no nie? To już gdzieś tam pokoleniowe, gdzieś tam inne różnice gdzieś tam, gadki muzyczne i tak dalej, no nie? Więc mówię, taka kobieta, jakby to powiedzieć, no też ma ograniczony gdzieś tam czas, wiesz? Dlatego najbardziej intensywne gdzieś tam kobiety, no to no, mówię, w wieku przykładowo od 17 gdzieś tam do 25 lat, no to jest taka najwięcej intensywność, no nie?
Później, no już zobaczcie, dziewczyny gdzieś tam też wyjeżdżają do większych miast, no nie, no już muszą pracować, no nie, no zobacz, no dziewczyna kończy studia, no i co, no musi iść do roboty, no nie, więc idąc gdzieś tam do pracy, no to też już jej się zmienia, jakby to powiedzieć, trochę nastawienie do życia i no taka dziewczyna już gdzieś tam koleżanki ma inne i tak dalej, no i później przykładowo zobacz, no idzie gdzieś tam do klubu, no i tam dla niej dzieciarnia już jest, no nie? Naprawdę znałem taką gdzieś tam dziewczynę, spotykam ją, ona taka była też, latała po klubach i doszła w pewnym momencie do pewnego wieku, że dla niej już tam dzieciarnia była, rozumiecie? Dla niej już tam dzieci się, tak to ona opisywała, no i już tak rzadziej chodziła, no nie? Bardziej gdzieś tam z koleżankami i tak dalej, no ale już dla niej to była dzieciarnia, no nie? Więc naprawdę... Widzicie, kobieta ma gdzieś tam określony, no nie, no czas, no nie, dlatego, no mówię, powinieneś to gdzieś tam brać pod uwagę i, no, jakby to powiedzieć, no też wiedzieć, że czasem kobieta, gdy już osiągnie pewien wiek, no to już trochę desperacja, wiesz? Trochę już desperacja, no bo jeśli dalej gdzieś tam lata po tych klubach, no to tam zazwyczaj no, są takie, tam już są takie no, znajomości bardziej szybkie, no nie, no i później gdzieś tam poznaje dużo młodszych, ale no tacy gdzieś tam ludzie, no nie nadają się gdzieś do stałej relacji, no nie. Naprawdę. No i zaczynają chodzić gdzieś tam na siłownię, zaczynają gdzieś tam chodzić w jakieś miejsca, gdzie właśnie będzie już miała normalny gdzieś tam facetu. No ale pamiętaj też, że no kobiecie gdzieś tam lata lecą, no i ona też gdzieś tam ma parcie później już na to dziecko, ma parcie na to małżeństwo, ma parcie na tą stabilizację, no nie? Dlatego no musisz brać pod uwagę to, no że przykładowo te młodsze dziewczyny, no to będą takie wojownicze, no nie? Że będą takie, jakby to powiedzieć, wysoko się nosiły, no bo wtedy przykładowo będą, no miały najbardziej atrakcyjne będą, nie? A te dziewczyny już później, 25 lat w górę, już będą takie bardziej stabilniejsze, naprawdę ze starszą dziewczyną, czasem dużo łatwiej jest się umówić, dużo łatwiej jest... cokolwiek zrobić, no bo ona już jest taka bardziej stabilna do życia, okej, zagadałeś, doceniła to, jeśli jest sama, to nie będzie gdzieś tam robiła problemów, nie będzie gdzieś tam też tak testowała i tak dalej, no bo też wie, że gdzieś tam czas jej się kończy, no nie, kończy w takim sensie, no że już się starzeje, no nie, że już się starzeje, no i przykładowo, no musi gdzieś tam już myśleć o tej stabilizacji, no bo z tyłu głowy jej się też instynkt odpala, no że no ciąża, no to też jest wysiłek, pewnie nie będzie przykładowo czekała do 40, bo później nie będzie miała gdzieś tam siły tego dzieciaka gdzieś tam wypchać, no nie? Naprawdę. Poza tym, no mówię, no jak ktoś chodzi co tydzień na imprezę przez 10 lat, gdzieś tam od 16 roku życia, czy tamtego, no to już to po pewnym czasie już jest taka monotonia, rutyna, nuda, no nie? No bo mechanika imprez mniej więcej jest zawsze taka sama, no nie? Przyjść, poznać kogoś, przespać się z kimś, ewentualnie zacząć się z nim spotykać i tyle, no nie? Wypić, zbombić się i tyle, no nie? No ale po pewnym czasie, no też już organizm wysiada. To jest też taka rzecz, o której mało kto mówi, że gdzieś tam jak ktoś chleje praktycznie non-stop, no nie, no to wątroba wysiada. Zaczynają się tam później problemy. Naprawdę. I gdzieś tam, no już później zaczynają przychodzić jakieś choroby, no nie, zaczynają wysiadać pewne narządy. Już na przykład jak laska paliła, no to już później wchodzi sobie na trzecie piętro już zadyszka, no nie, a kiedyś tak nie było, no po prostu już gdzieś tam ta smoła na tych płucach siada. Uzależnienia dochodzą, bo też jest tak, że no jak się imprezowało, to później już alkohol już jest się uzależnionym. Później ciężko, no i zaczynają się inne problemy, no nie? Zabawa zabawą, no ale później, jakby to powiedzieć, organizm się buntuje. No i właśnie, i później taka dziewczyna na przykład już staro wygląda. No nie, dlatego no ja praktycznie mam taki swój też limit. No powyżej 25 staram się już nie
nie spotykać z panienkami, choć czasem mi się zdarzy, no nie, bo mówię, dziewczyna jest dobrze zakonserwowana, nie imprezuje i tak dalej, aktywny tryb życia, jakieś bieganie czy coś, to czasem naprawdę super potrafi wyglądać, no ale no taka dziewczyna już przykładowo, no chce bardzo dużej stabilizacji, no nie, stabilizacja i tak dalej i mówię, taka no dziewczyna jest pod innym kątem, no nie, już brana. Naprawdę. Także no, musisz o tym pamiętać. Musisz o tym pamiętać, że starsze dziewczyny, no jakby nie patrzeć, no to już są dziewczyny po przejściach i tak dalej. No i z jednej strony, no będzie łatwiej ogarnąć, no ale z drugiej strony, to już taki, jakby to powiedzieć, dla mnie już jest trochę wrak, no nie? No bo my faceci, im jesteśmy gdzieś tam starsi, no to tym jesteśmy bardziej atrakcyjniejsi, no bo zobacz, przykładowo całe życie trenujesz, nie imprezujesz, nie pijesz, twoje gdzieś tam ciało jest super zachowane, gdzieś tam sześciopak, tutaj mięśnie, no nie, i tak dalej, no to człowieku, ty mając nawet 35 lat, jak tak wyglądasz, to bez problemu, uwierz mi, możesz sobie nawet takie osiemnachy, dziewiętnachy wyrywać, no nie? Tylko, że tutaj chodzi o mentalność, bo jak będziesz taki trochę zdziadziały, no nie? Gadki będziesz miał, no to nie tego, ale jeśli będziesz taki żywy, no nie? Żywy będziesz tutaj miał fajno, to uwierz mi, nie będzie z tym najmniejszych problemów, no nie? Poza tym dla takich dziewczyn będziesz mega atrakcyjny, no bo już będziesz miał stabilizację, no nie, i tak dalej, i tak dalej, i to też kręci dziewczyny, że będziesz taki dojrzały, no nie? Dlatego, no mówię, to jest zawsze, jakby to powiedzieć, taka równowaga, bo dziewczyny najpierw gdzieś tam za darmo dostają coś takiego, że są młode, atrakcyjne, szybciej dojrzewają, faceci wolniej, no ale później to się odwraca, bo czasem jest tak, że na przykład ty zaczynasz gdzieś tam oglądać się za dziewczynami w wieku gdzieś tam dopiero 20-25 lat, no nie, bo dojrzałeś, no i wtedy zoba, wjeżdżasz sobie, możesz sobie 16, 17 brać i wchodzą bez problemu, no nie? No a taka dziewczyna przykładowo, co ma 25 lat, no to nie będzie spotykała się z 16-17-latkiem, no nie? No nie, on dla niej będzie dzieckiem i tak dalej, no nie? Więc albo gdzieś tam gościu w swoim wieku, parę lat młodszy, albo starsi, no nie? I to też widzisz, kobieta przy takim młodszym to będzie takie dziecko dla niej, no nie? Właśnie to jest to, bo kobiety dojrzewają. Dojrzewają szybciej i taka kobieta już będzie inaczej na życie spoglądać w wieku 25 lat niż przykładowo taki gościu, który ma 18 lat, no nie? No dlatego tam okej, mogą się przespać i tak dalej, ale poglądy życiowe będą zupełnie inaczej. Poza tym facet powinien gdzieś tam być tym głównym żywicielem rodziny, że w razie gdyby coś się stało czy coś, no to on tą rodzinę potrafi wyciągnąć, utrzymać i tak dalej, no nie? A tutaj, no to zobacz, kobieta gdzieś tam, no będzie chciała dziecko czy coś, no i ona może mieć gdzieś tam później takie problemy, bo urodzi, nie będzie miała siły na nic, no i taki gościu co, będzie siedział, grał na kompie, no nie? Ona będzie musiała wszystko utrzymywać i tak dalej, no to dlatego ona go gdzieś tam odrzuci, no nie? Naprawdę. Więc mówię, facet to jest zawsze taki trzon, fundament całego tego, no nie? Więc jak widzicie, no kobieta, no zazwyczaj, no większość kobiet, no nie spotyka się z młodszymi, no nie? No a często jest tak, że jak już ta kobieta przykładowo dobija do 30, no to większość gości, no to już pozajmowani będą w małżeństwach, dzieci i tak dalej. No a ci wolni to zazwyczaj to będą albo przegrywy życiowe, albo tacy Piotrusie Pany, no nie? I tak dalej. Dlatego widzicie, no najlepiej brać dziewczyny tak w wieku 18-25 lat, no nie? To są najlepsze gdzieś tam te. A te starsze, no to zazwyczaj już coś z nimi będzie nie tak, bo jeśli taka dziewczyna, no dalej jest sama, no to już zazwyczaj ogromne przebiegi będą. Ogromne przebiegi. No i mówię, tu już ciężko będzie gdzieś tam coś z taką stworzyć, ale ona gdzieś tam będzie
mega już desperowana, bo lata lecą i ona gdzieś tam może czasem udawać, że jest wszystko, że jest łatwiej i tak dalej, ale tak naprawdę to już jej gdzieś tam się kończy powoli, gdzieś tam czas na wyrywanie, więc bierze to, co jest, no nie? Dlatego mój apel jeszcze jest taki, że jeśli masz przykładowo te 25-30 lat, to się bierz spokojnie, osiemnastki, dziewiętnastki, no nie, studentki, to są dziewczyny, z którymi naprawdę możesz stworzyć jeszcze fajne relacje, a te starsze, no to nie polecam, no nie, szkoda gdzieś tam czasu na takie stare babcie. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.